Gościem PZHL TV Wiesław Jobczyk, były polski hokeista, reprezentant naszego kraju, obecnie komentator telewizyjny. Będzie miał pan zapewne wspaniałe, miejmy nadzieję, mecze Polaków przed sobą do skomentowania na antenach Telewizji Polskiej podczas kwietniowych Mistrzostw Świata. 3 miesiące zostało do tych mistrzostw. To dużo i mało. Czego możemy spodziewać się po tym wielkim turnieju, jednym z największych w historii naszego hokeja? Ja myślę, że spodziewać się musimy jak najwięcej z tego względu, że pokazał nam Puchar Polski, że jednak zawodnicy potrafią się sprężyć i przy ważnych imprezach jednak zdecydowanie lepiej grają. A myślę, że to była zasługa publiczności, że zawodnicy zobaczyli, że przy takiej publiczności jednak należy troszeczkę więcej wysiłku dać niż normalnie. I to się udało. I wydaje mi się, że w tej chwili no te 3 miesiące to nie jest wiele, bo na razie jeszcze musimy zagrać ligę, to zawodnicy mają, ale drużyna reprezentacyjna, jak się spotka przed mistrzostwami, już będzie miała tylko czas na taktykę i na dogranie zespołu. A myślę, że to, co widzieliśmy na Pucharze, jest szansa, że potrafimy dobrze zagrać w czasie Mistrzostw Świata. Mówię o Pucharze, ale też reprezentacja w swoich meczach towarzyskich ostatnio regularnie tak naprawdę wygrywa. Wygrywa z Węgrami, wygrywa z Włochami, z którymi przecież zagra na tych mistrzostwach. Może wcale nie będzie tak źle z biało-czerwonymi orłami w kwietniu. Nie mówimy, że może być źle, bo tak jak pan powiedział, my potrafimy z nimi wygrać i ostatnio wygrywaliśmy. Dlaczego nie mamy tej pasy podtrzymać? I myślę, że gdy będziemy grali na własnym lodzie, to podtrzymamy tą pasę i będą nurt tylko naprawdę dobre wyniki. Kto będzie najtrudniejszy do pokonania, pana zdaniem? Mnie się wydaje, że jednak Kazachstan i Włosi, gdy przyjadą w pełnym komplecie. Ale jeżeli pokonaliśmy Włochów u nich, na ich lodowisku, to i damy sobie rady też w Polsce. Cały czas fani hokeja, ci starsi, wspominają 76 rok, słynny mecz Polska-ZSSR, wygrana 6-4, pana 3 bramki właśnie dla biało-czerwonej drużyny. Czas chyba na kolejny wielki sukces naszej reprezentacji. Miejmy nadzieję, że ten sukces już przyjdzie w tej chwili, w kwietniu, na Mistrzostwach Świata w Krakowie. Będzie awans zatem, pana zdaniem? No, miejmy nadzieję, no po to startujemy i po to są zrobione Mistrzostwa Świata w Polsce.